Z Christian Andersen krzesiwo. Chciałbym ją zobaczyć, pomyślał żołnierz, ale to przecież było niemożliwe. Tymczasem więc pędził wesołe życie, chadzał do teatru, zwiedzał ogród królewski, a biednym dawał zawsze dużo pieniędzy, co było bardzo ładnie z jego strony. Pamiętał bowiem z dawnych czasów, jak to niedobrze być bez grosza. Teraz był bogaty, miał piękne ubrania, wielu przyjaciół, którzy mówili mu, że jest dobrym człowiekiem i prawdziwym panem, a to się podobało żołnierzowi. Ale pieniędzy wydawał codziennie dużo, a nowych nie przybywało, więc wkrótce wydał już prawie wszystko. Zostały mu tylko dwa szylingi. Musiał wyprowadzić się z pięknych pokojów, w których mieszkał. Zajął maleńką, nędzną izdebkę na poddaszu, sam czyścił sobie buty i zeszywał je igłą do cerowania. A żaden z przyjaciół go nie odwiedzał, bo za wysoko było wchodzić. Pewnego razu był ciemny wieczór, a żołnierz nie miał pieniędzy nawet na świecę. Wtedy przypomniał sobie nagle, że w krzesiwie przyniesionym z dziupli. Do której spuściła go czarownica, był mały ogarek. Wyjął więc krzesiwo i ogarek, ale w tej samej chwili, gdy uderzył o krzemień, iskry posypały się z krzesiwa, drzwi otworzyły się z stanął przed żołnierzem pies z oczyma jak filiżanki, którego widział w dziupli drzewca, i spytał: Co mi rozkaże, mój pan? A to ci historia. Powiedział żołnierz, a to dopiero zabawne krzesiwko. Mogę mieć z niego co zechcę. Przynieś mi trochę pieniędzy, rozkazał psu. I chyc już psa nie było. Chyc już był z powrotem i dźwigał w pysku dużą torbę pełną miedziaków. Teraz żołnierz wiedział już jakie to cudowne krzesiwo. Kiedy, kiedy uderzał w nie raz, zjawił się pies, który siedział na skrzyni z miedziakami. Gdy uderzył dwa razy, przychodził ten, który miał srebro, a za trzykrotnym uderzeniem krzesiwa zjawiał się pies, który miał złoto. Więc żołnierz wprowadził się z powrotem do pięknych pokojów, sprawił sobie znowu śliczne stroje, i znowu pamiętali o nim wszyscy jego serdeczni przyjaciele i bardzo go kochali. Pewnego razu żołnierz pomyślał sobie. To jest jednak śmieszne, że nie mogę zobaczyć księżniczki. Wszyscy mówią, że jest prześliczna. Co z tego, kiedy wciąż siedzi zamknięta pod miedzianym dachem w zamku z tyloma wieżami? Ale gdzie jest moje krzesiwo? Zakrzesał ognia, hyc, już stał przed nim pies z oczyma jak filiżanki. Jest teraz co prawda północ, powiedział żołnierz. Ale tak bardzo chciałbym zobaczyć księżniczkę, chociaż na chwileczkę. Pies wypadł natychmiast za drzwi, i zanim się żołnierz obejrzał, już był z powrotem, a na grzbiecie niósł księżniczkę. Spała i była śliczna, że od razu można było poznać, iż jest to prawdziwa księżniczka, a żołnierz nie mógł się powstrzymać, żeby jej nie pocałować, bo to był prawdziwy żołnierz. A pies wrócił z księżniczką do zamku. A gdy nastał ranek, i król i królowa pili herbatę poranną, księżniczka opowiadała, że miała tej nocy dziwny sen o psie i o żołnierzu. Pies niósł ją na grzbiecie, a żołnierz ją pocałował. To byłaby dopiero ładna historia zawołała królowa. Następnej nocy Jedna ze starych dam dworu czuwała przy łóżku księżniczki, aby się przekonać, czy to był sen, czy też coś innego. Żołnierz tęsknił bardzo za widokiem ślicznej księżniczki, więc pies zabrał ją znowu i biegł z nią jak najszybciej go nogi niosły. Ale stara dama dworu włożyła kalosze i biegła za nimi. Gdy zobaczyła, że znikają w bramie dużego domu, pomyślała: No, teraz już wiem, gdzie to jest. I kawałkiem kredy nakreśliła na bramie duży krzyż. Potem wróciła do domu i położyła się z powrotem, a pies odniósł księżniczkę. Kiedy pies zobaczył, że na bramie domu, w którym mieszkał żołnierz, narysowano kredą krzyż. Wziął kawałek kredy i tak samo naznaczył bramy wszystkich domów w całym mieście. Było to bardzo mądre, gdyż w ten sposób dama dworu nie mogła znaleźć właściwych drzwi, ponieważ na wszystkich były krzyże. Wczesnym rankiem król i królowa, dama dworu i wszyscy oficerowie przyszli, by zobaczyć to miejsce, gdzie była w nocy księżniczka. To tu! Powiedział król, gdy ujrzał pierwsze drzwi oznaczone krzyżem. Nie, to tu, mój drogi mężu powiedziała królowa, wskazując drugie drzwi oznaczone krzyżem. Ależ tu jest także krzyż i tu, i tu zawołali wszyscy. Gdziekolwiek spojrzeli, widzieli drzwi oznaczone krzyżem. Więc zrozumieli, że szukanie na nic się nie zda. Ale królowa była bardzo mądrą kobietą. Umiała ona nie tylko jeździć karetą. Wzięła więc swe duże, złote nożyczki, pokrajała nimi kawałek jedwabiu na części i uszyła z nich śliczny woreczek. Mieszek ten napełniła drobną kaszą i przywiązała księżniczce na plecach. A gdy wszystko było gotowe, wycięła w woreczku otworek, tak aby kasza znaczyła całą drogę, którą będzie jechała księżniczka. W nocy zjawił się znowu pies. Wziął księżniczkę na grzbiet i pobiegł z nią do żołnierza, który ją tak bardzo kochał i tak chciał być księciem, by móc się z nią ożenić. Pies nie zauważył wcale kaszy, która sypała się od zamku aż do okna żołnierza, dokąd dostał się po murze razem z księżniczką. Rano króli i królowa, już wiedzieli, gdzie była ich córka, schwytali żołnierza i wsadzili go do więzienia. Siedział więc. Och, jak tam było ciemno i nudno. Powiedzieli mu: jutro cię powieszą. Nie była to bardzo zabawna wiadomość, a Krzesiwa zapomniał w gospodzie. Rankiem mógł widzieć przez żelazne kraty okienka lud spieszący z miasta, aby przyglądać się, jak go będą wieszali. Słyszał werble bębnów i widział maszerujących żołnierzy. Wszyscy ludzie pędzili, a wśród nich mały szewczyk w skórzanym fartuchu i pantoflach. Biegł tak szybko, że jeden pantofel spadł mu z nogi i uderzył o mur, za którym siedział żołnierz i wyglądał z krat. Słuchaj, szewczyku, zawołał żołnierz, nie spiesz się tak bardzo i tak nic z tego nie będzie, póki ja nie przyjdę. Jeżeli pobiegniesz tam, gdzie ja mieszkałem, i przyniesiesz mi krzesiwo, dostaniesz cztery szylingi ale musisz wziąć nogi za pas. Szewczyk chciał bardzo zarobić cztery szylingi, pobiegł pokrzesiwo, przyniósł je żołnierzowi. No a teraz posłuchajcie. Za miastem zbudowano wysoką szubienicę. Wokoło stali żołnierze i setki tysięcy ludzi. Król i królowa siedzieli na wspaniałym tronie. Właśnie na wprost sędziów i całej rady. Żołnierz stał już na drabinie, ale gdy mieli mu założyć stryczek na szyję, powiedział, że przecież przed wykonaniem wyroku powinno się spełnić każde niewinne życzenie grzesznika. On zaś pragnie wypalić fajkę będzie to przecież ostatnia fajka w jego życiu. Król nie chciał mu tego odmówić. Żołnierz wyjął swe krzesiwo i zakrzesał ognia. Raz, dwa, trzy. I oto już stały przed nim trzy psy. I ten z oczami jak filiżanki, i ten z oczami jak koła młyńskie, i ten z oczami jak krągła wieża. Ratujcie mnie przed powieszeniem! powiedział żołnierz. Wtedy psy rzuciły się na sędziów i na całą radę, schwyciły jednego za nogi, drugiego za nos i podrzucały tak wysoko w powietrze, że upadli na ziemię i rozlecieli się na kawałki. Nie chcę, powiedział król, ale już największy pies schwycił jego i królową i podrzucił do góry jak innych. Wtedy to przestraszyli się żołnierze i cały lud i krzyknęli: Drogi żołnierzu, bądź naszym królem. Weź sobie śliczną księżniczkę. I wsadzili żołnierza do karety króla, a wszystkie trzy psy tańczyły przed nią i wołały: Hura! Chłopcy gwizdali na palcach, a żołnierze prezentowali broń. Księżniczka wyszła z zamku o miedzianym dachu i została królową, a to jej się bardzo podobało. Wesele trwało cały tydzień, a psy siedziały przy stole razem ze wszystkimi i wytrzeszczały oczy.